Proszę Państwa, dzień dobry. Jesteśmy tutaj, zgromadziliśmy się na otwarciu mojej wystawy Galerii Sceny Plastycznej KUL w Lublinie. Chcę podziękować za zaproszenie Państwa, kierownictwa galerii, czyli Państwa Mądzików, za to przemiłe zaproszenie do tego bardzo znanego i niezwykle ważnego miejsca na scenie polskiej kultury. Ja już mam trochę lat, więc mogę tak powiedzieć, że ta galeria to jest jedna z ważniejszych i starszych galerii istniejących w Polsce. Więc tym bardziej jest mi bardzo miło, a w historii tej galerii właściwie wystawiali tu wszyscy moi starsze koleżanki i koledzy, niezwykle ważni dla sztuki polskiej, nie tylko dla sztuki polskiej. Wystawa w szczególnym dniu, ponieważ jesteśmy właściwie w tej dekadzie Dnia Święta Zmarłych. I wiedząc o tym i przyjmując to zaproszenie właśnie w tym terminie od pana profesora Leszka Mądzika, no pomyślałem, że może warto pokazać moje prace z takiego okresu, kiedy mieszkałem na Podlasiu we wsi Kuraszewo, opodal Hajnówki, gdzie zafascynowałem się kulturą prawosławną. Oczywiście to było takie bezpośrednie, może takie już bardzo poważne zetknięcie się z tą kulturą. I ja na tej wsi mieszkałem 3 lata w zrębowym domu, gdzie malowałem, rysowałem i oczywiście jeździłem do Warszawy, gdzie również realizowałem wielkoformatowe prace. I pomyślałem sobie, że właśnie w tym dniu może warto pokazać ten kawałek również Polski. Właśnie w oparciu o tą kulturę prawosławną. A dlaczego jeszcze tym bardziej mi było to bliższe? Bo trzeba pamiętać, że jednak to prawosławie odcisnęło swoje piętno na takich artystach jak Kazimir Malewicz i cała awangarda rosyjska. A przecież trzeba pamiętać, że kultura prawosławna dała wybitne zjawisko w malarstwie ikonicznym. Więc tym bardziej na swoich barkach czułem jakiś ważny powiew niedalekiej historii. No i to jest jakby fragment, nieduży fragment moich prac, szczególnie na papierach. Ze względu na ten uroczy charakter galerii, no postanowiłem właśnie pokazać tu pracę na papierach, czyli pracę niezbyt dużych formatów. Moja podróż przez to prawosławie to była podróż, gdzie przez te 3 lata bytności we wsi Kuraszewo właściwie skatalogowałem mnóstwo obiektów zabytkowych rozsianych na tamtym terenie. Nie dość tego, zapoznałem się z ludźmi prawosławia, przede wszystkim z kościołami prawosławnymi i popami, nie tylko. Uczestniczyłem w Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, który się odbywał w Hajnówce. Poznałem niezwykłego człowieka, który niestety odszedł już parę lat temu, Sokrata Janowicza, który mieszkał na samej północy, daleko za 60 km za Białymstokiem we wsi Krynki. Wybitny intelektualista, który pisał w wielu językach i nawet stworzył taką instytucję Villa Socrates, gdzie zapraszał różnych pisarzy i naukowców, którzy wypowiadali się w językach ukraińskim, białoruskim, litewskim. Także to tym bardziej ta moja podróż miała właśnie takie zmienione wielorakie. Nie zamykałem się jako malarz tylko do chodzenia po polach i rysowania i malowania. Dlaczego punkciki? Chciałbym jakby wyjaśnić, że ta konstrukcja tych obrazów wzięła się z bardzo ciekawej historii, ponieważ pomysł tych punktów i linii
i form, i tych impast wziął się z rysunku, który zrobiłem w San Moritz. Wyszedłem przed dom, przed pensjonat i miałem blok papieru i chciałem narysować górę, która tam była naprzeciwko mnie, wielka góra Korwacz. I zrobiłem taki rysunek. Zrobiłem kropkę, mój wzrok przeniósł się na drugi punkt, przeniosłem linię, zrobiłem kropkę. I pomyślałem sobie, świetny powód do konstrukcji obrazu. No i tak później to wszystko dalej zaczęło się rozwijać. No i oczywiście można by było powiedzieć, gdybyśmy się nawet postarali, to moglibyśmy przy pomocy nie tylko technologii komputerowej, ale zrobić z tego przestrzenne obrazy, które są jakby zapisem na płaszczyźnie pewnego pola przestrzeni. A punkty są punkty łączące w przestrzeni. Oczywiście modyfikowane pod względem plastycznym, czyli po prostu robimy z tego tableau, obraz, który ma swoją grę kompozycyjną, plastyczną i emocjonalną. No później to przeniosłem również na moje rysunki związane ze sprawą postaci, ludzi, emocji. No i to też przeniosłem w tym charakterze, mając oczywiście na uwadze coś, co w człowieku jest bardzo ważne, a co jest niewidoczne, mianowicie wszystkie linie przepływu energii, tak zwane meridiany, związane z, które są, odgrywają w naszym organizmie kardynalną rolę. I później, zresztą bardzo wcześnie to wiedziałem, ponieważ mój ojciec pierwszy raz sprowadził lekarza z Tybetu, który uczył w Polsce akupunktury. A tylko dlatego, że moja mama była nieuleczalnie chora, chorowała na sklerozis multiplex i ojciec chciał wszelkimi sposobami doprowadzić ją do stanu zdrowia. Oczywiście to się nie udało. Ale to właśnie te meridiany, te punkty również mają też charakter niewidocznych linii duchowych. No to moje inklinacje w kierunku właśnie takiej kwestii uduchowienia i związku mojego istnienia razem z naturą i z przyrodą również mają generalny wpływ na to, w jaki sposób jaki mam stosunek do tego całościowego zjawiska, bo traktuję to jako unitus multiplex, czyli jedność, wielość. No i ostatnim elementem, który stoi tutaj na środku galerii, jest to makieta sanktuarium, którą projekt powstał w 2019 roku, na początku 2019 roku. I początek projektu powstał jakby z chęci zamówienia przez jednego z księży zrobienia wnętrza kościoła w Rzeszowie imienia świętego Popiełuszki, błogosławionego Popiełuszki. No i oczywiście na skutek tam różnych rozmów i tak dalej powstała taka myśl, po prostu powstała wizja zrobienia ołtarza, którym każdy człowiek, bez względu na to, czy jest wierzący, czy niewierzący, czy wierzy, czy jest człowiekiem takiej, czy innej religii, może przynieść swoją książkę. A jak wiadomo, w kulturze, w której ja się wychowałem, czyli w kulturze i religii rzymskokatolickiej, myślę, że taki ołtarz by się niezwykle przydał, gdzie wszyscy ludzie mogliby odnaleźć drogę do Boga. I ta książka to jest właśnie to słowo, a przejście przez przestrzeń krzyża może transformować ludzi w kierunku właśnie oczyszczenia i przejścia do duchowego bytu. No i los jest jak zawsze każdego projektu bardzo interesujący. Ten los nie jest jeszcze zakończony, ale
być może, że to nie będzie ołtarz w środku kościoła, a będzie to budowla, dokładnie tak jak to wygląda. Będzie stała w pejzażu, gdzie są łąki, lasy i być może jakaś woda, jakieś jezioro, która stanie się takim sanktuarium, do którego każdy człowiek może przyjść i przynieść swoją książkę. No i zobaczymy, jakie będą losy. Marzeniem moim jest, żeby to sanktuarium stanęło w Polsce i było miejscem po prostu jednoczenia się ludzi bez względu na zapatrywania, bez względu na ich wyobrażenie. Droga do Boga jest różna, ale to ma być droga do Boga.